Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Frostpunk, moi drodzy, i scenariusz Arki. Ratujemy zieleniznę na ziemi. Arki sadzonek są pod naszą ochroną i musimy zrobić wszystko, aby one przetrwały. Także, nowy dzień się zaczął. My zaczynamy kolekcjonować żywność, żeby dostarczyć do nowego Manchesteru w razie czego. To się likwiduje, to się buduje. Tutaj automatony produkują się pełną parą i mam i takich już 11. 6 osób jest objętych opieką paliatywną, w ogóle zakaz pracy mają, ok. Nie są to ani dzieci chyba, ani nie wiem, to są po prostu chorzy i ci, co do nas przyszli, tak mi się wydaje. No i robi się zimniej. Także czas włączyć. A czemu tobie jest ciepło? Aha, bo ty masz ogrzewanie, a ty nie masz ogrzewania włączonego. To jest dosyć dziwne. Włączymy tobie. I włączymy tobie. Oj. No, areczki. Wszystkie są ok, wszystkie są ok. Pięknie. Ludzie idą do pracy, mam nadzieję, w drodze na teren budowy. Na teren budowy? A bo wy mi idziecie tutaj pracować zamiast, no tak. Teraz tak, jak my stoimy tu z temperaturą? Chłodno. Zimno. Chłodno. Najgorsze jest to, że jak to podkręcę, chociaż nie, jak to podkręcę, to powinno wtedy podkręcić węzły. No ale to jeszcze nie teraz. Mamy jeszcze znowu tutaj, tu podkręcimy generator, tu będziemy mogli ewentualnie włączyć przeciążenie, ale przeciążenie nie może trwać wiecznie i tu zaczyna się problem, że trzeba szybko wynaleźć kolejne badanie i kolejne jakieś moc generatora. Więc szybciej, szybciej, szybciej. No i teraz przy tych dwóch cieplarniach wydaje mi się, że jedna kuchnia nie będzie wyrabiała. Bo jak widzicie, ta żywność, chociaż w dzień w sumie ona spada. Zbudowano automaton. Ok, skoro zbudowano automaton, to ja bym go chętnie. Kurczę, za dużo tego węgla, no. Tutaj na pewno jeden idzie do tartaku. Drugi automaton. Tu nie mogę. Tu nie mogę was zatrudnić. Gdzie mogę was zatrudnić? Gdzie jeszcze mam ludzi? Do kuchni ewentualnie, ale to jest piątka ludzi tylko. Tu mam. Proszę bardzo. I mam teraz 10 osób. Możemy zatrudnić tutaj w pubie, żeby było im wesoło. No bo jednak jedna osoba to tam, wiecie, za mało. Chociaż nie, no to już przesada. 4 osoby niech pracują. Tu przede wszystkim damy na maksa. Myślę nad zbudowaniem jeszcze jednego warsztatu. Wszędzie mamy automatony, nie? Tu mamy tylko ludzi w warsztatach i w fabryce. Tu mamy w domu opieki, tak? Nie, w lecznicy. No i tutaj mamy, gdzie oni już macie. Nie, 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 ja was tutaj nie wyślę, bo tu jest zimno, nie będziecie tu pracować. Skoro nie mam dla was miejsca, to ja myślę, że zrobimy tutaj warsztat jeszcze jeden, gdzieś tutaj w zasięgu ciepła i zatrudnimy was tam. Kolejny automaton został zbudowany. A ja nie mam miejsca znowu na węgiel. I czego nie mam, że mi się przestało to budować? Aż muszę sprawdzić. Stal. A, bo to stali wymaga. No pięknie. No pięknie. Kapitanie, część mieszkańców jest zaniepokojona niską temperaturą w domach. Zwracają uwagę całkiem rozsądnie, że w ich warunkach łatwo zachorować i proszą, żebyś zajął się tą sprawą. Ogrzejemy część domów, ogrzejemy wszystkie domy. Ogrzejemy wszystkie domy, no kurczę, a co to się stało? No to dobra, to w takim razie bierzemy drugi poziom.
Od kiedy wy tu... A chłodno tu mieliście, no to sorry, no sorry. No i pięknie. Kapitanie, gdy ludzie czegoś się domagają, pamiętaj o jednym. Zwykle zależy im na najszybszym rozwiązaniu, a nie na najlepszym. Nie musimy przystawać na wszystko, czego chcą. Możesz rozwiązać problem po swojemu. Ja wiem. Ale w tym momencie nie zauważyłam, że było im zimno, więc... Utrzymuj temperaturę przez 2 dni. Aha. Czyli tu będę musiała włączyć... Przeciążenie... Bo inaczej się nie polubimy. Się domyślam. Się domyślam. He. Wiecie co, teraz tak, 24 znowu. Proszę mi tutaj wynajdywać. Koniecznie, koniecznie. Przez 2 dni utrzymać tu. Aha, rozpocznę wypadania, dobra. Ja to bym poszła tutaj. Większa wydajność generatora. Tylko, że ja chyba nie zdążę tego ulepszyć, zanim nam wskoczy ta temperatura i te domy nam się chłodzą. Ale zaraz, zaraz. Węgiel, węgiel. To ma taki zasięg. Jak my stoimy tu z domami? Znośnie, przyjemnie, znośnie. Możemy w kuchni włączyć. Aha, to było włączone, tylko nikt nie pracuje. Dobra. No dobra, włączmy to przeciążenie, dopóki nam się nie wynajdzie. Ta temperatura to mi teraz spadnie. Ja chcę utrzymać tą misję. Aha, i wam tu za zimno, że nie będziecie pracowały. Technologia, węzeł grzewczy, trzeba was tutaj, kurczę, podgrzać trochę. Gdzieś tu bym musiała was zbudować, tylko tu nie ma drogi. Zróbmy tak w takim razie. Proszę zbudować drogę. Jak się zbuduje droga, już się zbudowała, to wtedy węzeł grzewczy pójdzie gdzieś tutaj. Będzie się nachodził, kurczę, jeden na drugi, co jest bez sensu. Ale dobra. Dobra, udało się wynaleźć teraz większa wydajność generatora. A nie, to zużycie węgla spadnie. Uhuhu. No to zwiększa zasięg generatora. Dobra, zwiększymy mu zasięg. Ale nie podoba mi się to. Wszystkie tryby naoliwione. Kurde, ja mam aż 5 osób i 2 automatony w użyciu jeszcze. Do użycia, że tak powiem. To teraz tak. Węgla mam pod dostatkiem, ale nie mam za bardzo drewna. Więc ja myślę, że można... Albo zbudujemy jeszcze jedną kuchnię. I wciśniemy ją chyba tutaj, bo tutaj węzły będą grzały, nie? Tak. I wciśniemy ją tutaj. Kuchnia będzie przerabiała żywność. To akurat ok. To pójdzie tu 5 osób, które mamy na zbyciu. Piąteczka. Stal, skończyły się zapasy. Aha, dobra, to nie akurat. Myślałam, że gdzieś, nie wiem, w kopalni. Zasoby, tartak. Zrobimy to w ten sposób. I tu pójdzie jeden automaton. No a ten ostatni chyba sobie musi pochodzić. Tutaj kubka jest na 600 wydobyta. Na około... No dobra. To wydobywaj węgiel. Chociaż ten węgiel tak rośnie, więc... Ale nie szkodzi. Strefa ciepła powiększa się o 15%. Dobra. No tutaj zrobimy większą wydajność, żeby ten węgiel jednak aż tak szybko nie szedł, bo nagle zrobiło się 6 dni. Przeraża mnie to, co to będzie, jak ta temperatura spadnie jeszcze o 1. Bo to przeciążenie.
Za jeden dzień bym musiała jeszcze jeden dzień wytrzymać i 0 godzin, 23 godziny. To do jutra, do 21, to myślę, że ten generator nie wytrzyma tak długo. No nic, muszę to wyłączyć. Mam nadzieję, że ta temperatura się utrzyma w tych domach. Na razie się utrzymuje. Trzeci poziom. Domy, baraki. Może chodziło tylko o domy. To jak domy, to domy mają ciepło. Złamana obietnica. No bo, a kurde. No trudno, nie zauważyłam, że tu... A, dobra. Jak tam nasze areczki? Tutaj jest za zimno. Proszę włączyć ogrzewanie. Tu nie ma ludzi, no ale to akurat... Chociaż to bym mogła też dawać automatom, na nich oni tutaj pracują ładnie. Aha, albo i nie. Oddawaj. Ty idziesz wydobywać drewno. Bo akurat mamy troszkę braki. Mamy jeszcze 4 rdzenie. Mam 2000... Aha, mam 2000 jednostek. Ty mi tworzysz jeszcze automatona jednego. No i teraz bym mogła ewentualnie... wysłać te 2000 jednostki, bo zostało mi 7 godzin, a oni nie dotrą 7 godzin. No to cóż. Nie zdążyłam, a to dopiero drugie na trzecie zadanie, bo jeszcze będzie trzecie. Nie udało się uratować Manchesteru. Ale próbowałam, więc nie jest aż tak, że no szkoda. Myślę, że... Kurczę, trzeba będzie spróbować jeszcze raz, bo będzie mnie teraz to męczyć. Składy trzeba zbudować. Tu może nie, ale tutaj gdzieś pójdę. Pięknie. Mam nadzieję, że wszyscy będą mieli dojście. Co tak dziwnie tutaj zawiewa? Nie, to chciałam zobaczyć, jak tam burza daleko. O kurde. No ale daliśmy im drewno, daliśmy im stal, więc może sobie jakoś poradzą. Za 5 godzin przyjdzie burza. O kurczę. Ja muszę wam tutaj nadgodziny trzasnąć. Bo ja muszę tu wynajdywać jak najszybciej jeszcze rzeczy. Zużycia węgla spadnie o 10%. Pięknie. Co to jest? Zmodernizowane grzejniki podnoszą temperaturę w miejscach pracy o 3 poziomy. O. Zdążycie to jeszcze wynaleźć, bo ja mam nadzieję, bo tutaj już się zrobiło chłodno. Ale w sumie minus 80 i nie widać, żeby coś spadało. Nie wiem, jak będzie z tą burzą. Zostało nam, uwaga, 10 minut do nadejścia burzy. Węgiel. Zgromadziliśmy wystarczająco dużo zapasów, by przetrwać burzę. Zajęliśmy się też wszystkim innym. Koniec gry? Teraz możemy się tylko modlić. Mam nadzieję, że zrobiliśmy wystarczająco dużo. Nadeszła ostateczna próba dla naszego miasta. No, takie malutkie to miasteczko. Uczyniliśmy, co w naszej mocy. Byliśmy wybrańcami. Budowniczymi przyszłości. Ale zima zmusiła nas do podjęcia wyboru. Znaleźliśmy inne miasto, bez szans wobec zimna. Próbowaliśmy pomóc, ale za słabo się staraliśmy. Uratowaliśmy wszystkie arki. Nowy Manchester nie przetrwał. Garstka ocalałych zginęła wkrótce po burzy.
zaryzykowaliśmy i ocaliliśmy ludzkość. Niech to będzie nasze dziedzictwo. Wow, aż mi przeszły ciarki, naprawdę. Udało się, nie spodziewałam się, że ten scenariusz będzie taki krótki. Kurczę, gdybym wiedziała, że to jest koniec, to naprawdę bym się bardziej skupiała na tym Manchesterze, ale jak widzicie, podsumowanie gry dało nam do zrozumienia, że jednak no, mieliśmy cel, mieliśmy ocalić Arki i udało się, mimo że garstka ludzi w Manchesterze no niestety nie przetrwała tej burzy. Także myślę, że cel spełniony. Mam nadzieję, że ta no, krótsza niż pierwsza seria Wam się podobała. Oczywiście będziemy brnąć w kolejny scenariusz, to chyba został już ostatni. No, no i zobaczymy. Także dzięki wielkie, że byliście również ze mną w tej serii. Widzimy się w następnym odcinku. Bye!